Co tym razem się przydarzy, bohaterom nie bez skazy. Koza, świnka, królik też lubią bawić się, to już wiesz. Biegać, skakać, w piłkę grać, lepiej ruszać się niż stać. Lecz jedzenie inna sprawa, szanuję, to nie zabawa. Ekipa Chrumasa, odcinek trzeci, podaj gruszkę. No, 23, no, 24 i... Sorki, Chrumas, przegrałeś. Miało być 25 przysiadów, jednego zabrakło. No, zabrakło. Przez cały tydzień nosisz za mnie teczkę ze szkoły. Co takiego? Uchol, nie mogę wstać. To co, od razu nie mówisz? Dzięki. No, w końcu od czego są kumple? Od pomagania i dobrej zabawy. Piąteczka! Dzisiejsza dostawa owoców. O, super! Grucha! Ej! Ła! Najpierw pokwitowanie. O, za bardzo się wczuwasz w bycie tą dyżurną. Jak Chrumas był dyżurnym, nie brał żadnych pokwitowań. No. Mój dyżur, moje zasady. Uwaga! Chrumas! I ty, Chrumasie, przeciwko mnie? Twoje zasady, nasze owoce. Kwitować albo oddawać. Jak chcesz podkwitowanie, to nas złap. Stać! W imieniu prawa! No i nie zatrzymali się. Zgubiliśmy ją? Chyba tak. No i dobrze. To co teraz, kumplu? Zajadamy? Nie! Jak to nie? Idziesz? No jasne. Lepiej się pobawić. Patrz na mnie. Fajnie. Podaj. Ale czad. Dawaj drugą. To żeście się doigrali. My? A kto nas przestraszył? To? Właśnie. Nie próbujcie mi tu odkręcać kota ogonem. Jakiego kota? Później ci wytłumaczę. Oj, będziecie się tłumaczyć, będziecie. Stłuczona szyba. A to był wypadek. Nie chcieliśmy. A to? Też nie chcieliście? Nie wiecie, że jedzenie nie służy do zabawy? To była taka piękna gruszka. Wstydźcie się. Nie jest tak źle. Wystarczy trochę przetrzeć. Tu. I koniec. A pomyśleć, że zaczęło się tak pięknie. Sadownik zasadził sadzonkę w ziemi, podlewał ją, pielęgnował. Słońce ogrzewało ją swoimi promieniami, aż wyrosła na piękne drzewo gruszy. Kiedy zakwitła, jej delikatne kwiaty zachwycały wszystkich. W końcu pojawiły się owoce, piękne, soczyste gruszki, które zebrano specjalnie dla was. A wy zrobiliście to! Przepraszamy, więcej tak nie będziemy. W imieniu Matki Natury wybaczam. Dziękujemy. Gotowe. Dziękujemy. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. No właśnie. A tu jesteście. Mam tu coś dla was. Wyglądają super, proszę pani. Dziękuję. Zawsze sprawdzamy dostawy, żeby trafiały do was tylko najlepsze owocki i warzywa. No to co? Nasza dyżurna rozda te smakowitości. Kto chce? A pokwitowanie? Bez przesady z tymi formalnościami. Częstujcie się. Pyszata. Pamiętajcie, ogryzki i opakowania wyrzućcie do kosza. Nic się nie bój. Nie bój. Super! Wpadnę jeszcze sprawdzić, czy faktycznie zadbaliście o porządek, a teraz idę rozdać owoce innym uczniom. Pa! 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 Pyszata! Pa.
tak kończy się opowieść o kuklach, co się dali zjeść. Zgrywie hardzą i swawoli, choć tym razem nic ich nie boli. Morał dotarł do nich taki, potwierdzą to ssaki oraz ptaki. Od stuleci to się nie zmienia, jedzenie jest do jedzenia. I każdy już to wie, o wie. A wiecie, jakie owoce i warzywa jedzą w szkole dzieci, które biorą udział w programie? Świeże, smaczne i zdrowe.